Siemanko wszystkim. Piszcie tam jakie skocznie chcecie na live'ie. Nie będzie zbyt długi, z godzinkę może pogramy. Także możecie pisać skocznie jakie chcecie. To zrobimy sobie jakiś turniej taki mały. Siema PK, dawaj sama. Dobra, jest już kilka skoczni. Cały czas możecie pisać, bo jeszcze chwilę poczekam. Czyli tak, raz nowy. Oj, tu mi się klikło. Kusamo. Kusamo było na końcu gdzieś? No, Kusamo. Wisła, Zakopane, Oslo. Oslo. Zakopane. Wisła. Dobra, jeszcze z 4 skocznie mogę dać. Także jeszcze 4 skocznie jakieś możecie wybrać. Soczek, dobry. U mnie zara film. Dobra, ale jeszcze wybierzcie jakieś skocznie. Jakie skocznie jeszcze chcecie? Jak na razie mamy Oslo. Czemu tutaj jest 0? No dobra, niech będzie 0. Mamy Oslo, mamy Rasnow, mamy Zakopane, mamy Wisłę, Malinkę i mamy Kusamo. O, Planice ktoś wybrał, bardzo dobrze. I Sopot. Planice, dobrze ktoś wybrał, bo lubię Planice. Sopot. Willingen, Innsbruck, dobra i koniec. Willingen i Innsbruck. Czekajcie, gdzie to jest? O, było Willingen, widziałem. Willingen. I jedna Innsbruck. I dobra, koniec na razie skoczni. Można moda, to po live najwyżej. Będziemy jeszcze tam kminić. Siema, siema w ogóle wszystkim. Nie wiem, tak się twój nick mówi. I Pandit też siema. Dobra, starczy tych skoczni. Lecimy z tym. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej niż wczoraj. Wczoraj to była po prostu jakaś tragedia. Nie wiem, czy ktoś tutaj z ekipy był na live'ie. Ale wczoraj była tragedia po prostu. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie. Odbierz sobie kod na Fine Coinsy. O kurczę, to ja nie wiem, że coś takiego jest nawet. Pan, nie można, bo to... Dobra. Pierwszy skoczek dzisiaj. To musi być dobry skok. Piotrek Żyła. Piotr oczywiście jest pod narty. No i zobaczmy. No, chyba dość ładnie. Ładnie, ładnie, tam w okolicy punktu HS. 96,5 metra. Możecie pisać jakie macie rekordy na Rasnow. Byłem wczoraj na live, była masakra, no. Normalnie każde wybicie spóźnione. Obejrz film Kubiko i nie ma lipy. O, nie ma lipy. Nie ma lipy, czasem oglądam. Dobry ziomek. Też tam działa. W sumie to ma takie gry, jak ja chciałem robić. Dużo. O, Dawid Kubacki. Oj, upadek, trochę za późno wylądowałem. 103,5 metra. Ktoś tam ma rekord. 101, 99,5. Ja chyba mam tutaj 101,5 albo 102. Fajnie, jakby się udało to pobić. O, teraz jest wiatr pod narty. I no, Kamil Stoch ładnie. Za punkt HS gdzieś.
99,5 metra, ładnie, ładnie. Lądowanie na dwie nogi, ale powiem wam, że jak się ląduje na dwie nogi, to ten metr dalej gdzieś około jest, tak mi się wydaje. Czy tam pół metra. Także przy takich maksymalnych rekordach polecam lądować na dwie nogi. I mamy reklamę. Kto tam nie zostawił łapeczki w górę, to niech zostawi. Na Discorda, kto nie jest, a jak ktoś jest nowy na live, to też zapraszam, link w opisie. I Dawid Kubacki. O, bardzo ładne wyjście z progu Dawida. To będzie 100 metrów? 99,5, kurczę, no było blisko. Jak na wicemistrza Polski przystało, o kurczę. No fajnie jakby chociaż te 100 metrów tutaj skoczyć. To jest taka granica do pokonania. Piotrek Żyła. W poprzednich zawodach to po prostu tragedia. Teraz ładnie. Aj. No, za dużo chciałem wyciągnąć z tego skoku. A byłoby koło 99 metrów też. No i jak tam Polacy? A, jeszcze jeden. Kamil Stoch został. Proszę państwa. On ma szansę na zwycięstwo, jak najbardziej, bo w poprzedniej serii ładny skok. O, bardzo ładne wybicie. No i to będzie chyba 100 metrów? Jest, jest, stóweczka, ostatni skok 100 metrów, pięknie. Czyli Kamil Stok wygra? Wygrywa. Czyli ten... cup, jak się to mówi? Ten turniej się zaczyna dobrze dla Kamila Stocha, ale poprzedni też się zaczął dobrze, także to nic nie znaczy. A co te fine coinsy dają w ogóle? Jak klasyfikacja generalna? Piotrek Żyła, Dawid Kubacki, no daleko, ale to pierwsze zawody to jeszcze nic nie znaczy. Finlandia Kusamo, HS142, K120. Kaski można kupować, a tak... Aha. A to jest ta waluta w grze, tak? To ja mam tego dużo już. O, piękny tutaj mamy widok z drugiej strony. Jestem totalnie nieprzyzwyczajony do tego. Ale zobaczmy. Jest za punkt konstrukcyjny, także nie jest źle. Siema! Brawli YouTube, czyli Kogielek, haha. Wszystko wiem. Mi brakuje 16. A co? To jakieś limity subów tam są, czy coś? Dobra. Kolejny skoczek, Dawid Kubacki. O, i Kogielek nawet, siema. Łapeczki w górę możecie pozostawiać. Przydadzą się. Dawid Kubacki. Słabo, ale no poza punkt konstrukcyjny. Nie jestem przyzwyczajony na tej skoczni tutaj. Do tego widoku. Ciekawe, czy właśnie wprowadzą, że będzie można sobie na drugą stronę przeskoczyć z tym widokiem. Dzięki za tam 7 łapeczek. Każda łapeczka daje większą szansę na to, że jeszcze ktoś wejdzie na live'a. Kamil Stoch z piękną żółtą koszulką lidera. Czy sobie poradzi na tej trudnej skoczni? Ja już miałem przeklnąć. Ale nie przeklnąłem, brawo ja. 39 metrów Kamila Stocha. Mówiłem, że te pierwsze zawody nic nie znaczą. Dobra. Czy ma ktoś szansę z naszych zawodników na wygraną w tych zawodach? No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
Witam nowe osoby na live'ie. Nie przejmujcie się tym upadkiem Kamila Stocha. Już zaczyna. Kolejny skok. Za późno się wybiłem. A teraz za wcześnie. Kamil, co ty robisz? Chłopie. Gdzie twoja forma? Nie będę przeklinał. Nie, bo tu jak... Nie wiem. A jak tu na przykład siedzi przed kompem jakiś 10-latek, a obok mama jego. I nagle usłyszy takie ku. Nie, przeklnę. Dobra. I powie, masz zakaz oglądania Barta. I w taki oto sposób bym stracił pizzę przez przeklinanie. Dobra, Dawid Kubacki. Każdy ma szansę, nawet Kamil Stoch. No jeszcze tak, bo to są drugie zawody dopiero. A też walka... O, teraz ładnie Dawid Kubacki wyszedł z progu. I tak w okolicach punktu HS to już jest dobry skok. 139 metrów. Dawid Kubacki gdzieś tam awansuje. Do dziesiątki na pewno. Może gdzieś tam piątkę za... Chociaż tutaj odległości nie są zbyt dobre, ale pamiętajmy, że jeszcze dużo zawodników do końca. Jeszcze mamy Piotrka Żyłę. Też może awansować gdzieś tam do piątki. Zobaczmy na ten wspaniały skok. Niezłe wyjście z progu Piotra. Lądowanie na dwie nogi, ale gdzieś tam za zieloną linię. 138 metrów. Udostępniłem live na DC. No, ja już to wcześniej zrobiłem, ale dobra. Możecie udostępniać wszędzie. Nawet możecie wydrukować link na drukarce albo napisać na kartce i wywiesić na słupie ogłoszeniowym. To nie, dobra, żartowałem, to było głupie jednak. Potem to może ogarnę te punkty fanski jumpy. I musisz subować. I musisz ich subować. Subuję. Tego na pewno. Nie ma lipy, subuję. Kubyka nie subuję chyba. Chociaż nie wiem, może i subuję. Norwegia Oslo HS134 K120. Aha, zapomniałem się spytać. Dobrze w ogóle stream chodzi? Nic nie laguje? Ale chyba nic nie laguje, jak nic nie mówicie. Piotrek Żyła. Jest bardzo dobry wiatr pod narty. A ja już bym chciał planicę, ale... No i tutaj ładne skoki. To jest fajna skocznia, łatwa taka, to nie? 139 metrów. Piszcie, jakie tu macie rekordy. Dobrze chodzi, gitara. Przypominam łopeczkach w górę. I kolejny zawodnik to Dawid Kubacki. Mam nadzieję, że ktoś z nich dzisiaj wygra. W klasyfikacji generalnej oczywiście. Ładne wyjście z progu Dawida Kubackiego. Piękny skok. Siemanko Alan. 142,5 metra. Zapraszam na Discorda, jak jeszcze nie jesteś na Discordzie, link w opisie. No, wszyscy tu mają takie rekordy, 147. Ja bym chciał dzisiaj skoczyć chociaż 145 na tej skoczni. Kamil Stoch. Stracił koszulkę lidera. Niedobrze, o, wiatr jeszcze tutaj się wzmaga. Jedzie Kamil Stoch. Oby dobrze wyszedł z progu. No kurczę, dlaczego to powiedziałem właśnie? Teraz zepsuł. Ale za to Dawid Kubacki ładnie skoczył, więc on tutaj awansuje wyżej. Mam nadzieję, o ile drugiego skoku nie zepsuje. Kamil Stoch coś w ogóle... Jego forma pozostawia wiele do życzenia. 148 metrów ktoś tam ma. Może się zbliżę do tych waszych rekordów. O,
Ostatnio coś to wyjście z progu mi słabo wychodzi, ale... Dobra, i Kamil Stoch, zepsuty skok poprzedniej serii. No widzicie, no niepotrzebnie to. Ale nieważne, i tak teraz on się nie będzie liczył w tych zawodach. Ważne, żeby skoczył dobrze Piotrek Żyła i Dawid Kubacki. Piotrek Żyła w poprzedniej serii 139, Dawid Kubacki 142,5 metra. Więc zobaczmy na ich skoki. Jeszcze zostawcie łapeczki tutaj dla Piotrka Żyły, żeby daleko skoczył. I jest wiatr pod narty, dawaj Piotrek. Jest ładne wyjście z progu Piotrka Żyły. Leci daleko. Troszkę za wcześnie wylądowałem, ale asekuracyjnie to jest 136,5 metra. To mu daje szansę na podium chyba nawet. Chociaż poziom chyba wysoki w zawodach. I Dawid Kubacki, on tutaj ma największe szanse na pierwsze miejsce. Jest wiatr pod narty, słabszy dużo, ale dobra, lecimy. Jest ładne, piękne wyjście z progu Dawida Kubackiego. I jest piękny skok, chyba wygrywa te zawody. 141,5 metra. Siema fangu Domen Preutz. Zapraszam na Discorda, jak cię nie ma jeszcze na Discordzie. Link w opisie. I chyba Dawid Kubacki wygra. Tak jest, Dawid Kubacki wygrywa te zawody. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że jakąś tam koszulkę lidera zgarnie. Proszę mi tu teraz nie pisać w trakcie live'a na jakichś Facebookach. Dziś u mnie odcinek. O! Dawno nie było. Powiedzcie, że teraz planica. Dawid Kubacki awansuje na piąte miejsce. Jak będą tak dalej dobrze skakać. No, Kamil Stoch wyjątek. To będzie całkiem spoko turniej. No i mamy Zakopane HS140, K125. Piszcie, jakie tu macie rekordy. I dobra. Jest dobry wiatr pod narty. Piotrek Żyła zaczyna pierwszy skok. Oby wybicie było dobre. Najwięcej tu problemów jest chyba z wybiciem. Jak się dobrze wybijesz, to już skok będzie piękny, tak jak Piotrka Żyły. Czy to był rekord? Nie, 148,5 metra. O, wy też macie ładne rekordy. 149,5. Może się zbliżę do waszych rekordów, bo jak widzicie, Piotrek Żyła ładnie skoczył. Dawid Kubacki też ma ładny wiatr pod narty. Albo nie, jednak słaby. Jest dobre wyjście z progu także. I piękny skok Dawida Kubackiego, lądowany telemarkiem, 146,5 metra. Zakopane łatwe jest, to tym lepiej dla mnie, bo ostatnio jestem nobem w fański jumping. Mamy dwa bardzo dobre skoki. Zobaczmy, jak Kamil Stoch, który zepsuł poprzednie zawody całe. I zobaczmy teraz. Teraz dużo lepsze wyjście z progu, leci wysoko. Kamil Stoch! Ja! Ile to było? 148, myślałem, że dalej. No wiem, ląduję, jak już widzę, że będzie bardzo daleki skok, to wtedy ląduję na dwie nogi, a tak to na telemarkiem ląduję. Ktoś dołączył do Discorda. A to powitamy se może tutaj nową osobę na Discordzie. Poczekajcie. Siemanko, Spacey, coś tam. Daję ci kategorię od razu, ziomeczki. Jak zwykle.
Zapraszam w ogóle na Discorda, jeżeli ktoś tutaj teraz widzi i nie ma go na Discordzie, to zapraszam. No i dobra, lecimy sobie dalej ze skokami. Wczoraj to było na tym Discordzie, kurczę, tak pod koniec się wszyscy rozkręcili. O, nową skocznię, jakby co będzie szczyrk, bardzo dobrze, bardzo lubię tą skocznię. Nie powiem wam chyba z jakiego powodu ją lubię. Piotrek Żyła. Ciekawe, czy w ogóle, wiecie, te trzy skocznie zostaną dodane od razu, czy tylko ta największa. No i każdy tu ma szansę na dobry skok, na dobre miejsce. Piotrek Żyła za wcześnie się wybił niestety. Ajajaj, ale jest za punkt konstrukcyjny. Mieszkam 30 km od Szczyrku. Dobra, zdradzę wam tą tajemnicę. Ja w sumie jestem ze Szczyrku. Także te skocznie mi są bardzo znane. I dobrze, kolejny zawodnik, Kamil Stoch. Także ma szansę na nawet pierwsze miejsce. No nie wierzę, nie wierzę, kurczę, w drugiej serii. Czyli tylko Dawid Kubacki jednak. Się podjarałem, że Szczyrk będzie, a tu wiesz. A tu trzeba skakać w Zakopanym. No i Dawid Kubacki, tylko nie zepsuj wyjścia z progu, to będzie pierwsze miejsce. Kurde, Dawid Kubacki zepsuł trochę to wyjścia. Nie! Proszę państwa. Słabe to było, słabe to było. Siódme miejsce, najlepszy Piotrek Żyła z naszych zawodników. Daniel Andetande znowu tutaj cały czas będzie prowadził. Druga seria totalnie zepsuta. Niestety, a Dawid Kubacki miał szansę tutaj nawet na pierwsze miejsce. W Szczyrku w ogóle było kiedyś więcej skoczni, wam powiem. Bo była na przykład skocznia, która się nazywała Antoś, o punkcie konstrukcyjnym. Chyba tam, nie wiem, bardzo mała ona była. 12 metrów, coś takiego. To była skocznia dla takich naprawdę początkujących zawodników. Była skocznia w Biłej, w Szczyrku także. Dwie skocznie. Jedna miała chyba punkt konstrukcyjny 32 metry, a druga jakoś 50 coś. A już ich nie ma. Skocznia w Biłej ogólnie, żeby na niej odbyły się zawody, to musieli zamykać drogę na ten czas. No i dobrze, Piotrek Żyła nieźle w sumie, jak na dzisiejszy poziom zawodów. Jeszcze mamy szansę dużo awansować. Byleby tutaj żadnemu z naszych zawodników nie uderzyła woda sodowa do głowy. Piękne wyjście z progu Dawida. I czy to jest skok na rekord? Czy to był rekord? 142 metry, rekord skoczni. Możecie pisać, jakie wy tu macie rekordy. I zapraszam, jeżeli ktoś jest nowy, do stawienia apeczki w górę, subskrypcji i dołączenia na Discorda. Jakie macie tu rekordy? Kolejny, Kamil Stoch. 146 metrów? O ja. Czyli to nie był taki dobry skok, jak myślałem. Kamil Stoch. Za punkt HS także. 136 metrów. Daję mu to drugie miejsce, będzie za Dawidem Kubackim. Także pierwsza seria nam się tu wspaniale układa. Ale to są skocznie amatorskie. No. Mam na Wiśle 145,5. Zobaczmy, czy uda mi się zbliżyć do tych waszych odległości.
No i Dawid, nie, Piotrek Żyła. W poprzedniej serii tylko 124 metry. Także może się tu znacznie poprawić, Piotrek. Niezłe wyjście z progu, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. I piękny skok, czy to był rekord? 140,5, nie, to nie był rekord, ale gdzieś tam w okolice tej niebieskiej linii oznaczającej rekord. No i teraz, który z naszych zawodników? Kamil Stoch czy Dawid Kubacki? Kamil Stoch, bo Dawid Kubacki skoczył najlepiej. Ale obydwaj mają już wielkie szanse na prowadzenie w dzisiejszych zawodach lub na podium. Oby się nie powtórzył scenariusz z poprzednich zawodów. Zobaczmy. Niezłe wyjście z progu Kamila Stocha. I także piękny skok, także już na pewno jeden Polak będzie na podium. Jeszcze nie wiem na którym miejscu. Oczywiście na razie prowadzi Kamil Stoch. Więc chyba w końcu przełamaliśmy tą złą passę. Fański jumping. Dobrze gadasz, Mateusz, subuj ten kanał. I Dawid Kubacki. Na nim spoczywa największa presja tutaj dalekiego skoku. Ponieważ w poprzedniej serii skoczył 142 chyba i pół metra. No troszkę słabe wyjście z progu, ale zobaczmy co tu pokaże. Asekuracyjnie wylądował telemarkiem, 134,5 metra. Czy to jest pierwsze miejsce Dawida Kubackiego? Także mamy dwóch Polaków na podium, to chyba najlepsze zawody dzisiaj. Dawid Kubacki pnie się cały czas w klasyfikacji generalnej w górę. Zostawcie dla niego łapki w górę. I dla Kamila Stocha również coś tam stoi na podium. I fajnie, kiedy będzie planica? Już bym chciał planicę w ogóle. Dawid Kubacki awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Jeżeli wygra jeszcze jedne zawody, to awansuje na pierwsze miejsce i zepchnie Daniela Andretandego z pierwszego miejsca. A teraz... O, jest w końcu planica, HS240, K200, piszcie jakie tu macie rekordy. No, te wszystkie skocznie, co Alan piszesz sobie, oczywiście nagramy. Jest już planica. Jest wiatr pod narty, bo taki sobie ustawiłem. I to dość dobry wiatr pod narty. Piotrek Żyła zaczyna, nasz lotnik polski. Spójrzmy na jego skok. Dawno tutaj zawodnicy nie latali na planicy. Jest bardzo ładne wyjście z progu, leci dosyć wysoko. Daleki skok, ładny stylowo wylądowany telemarkiem, ale bez jakiegoś błysku. 161 metrów, 156,5 metra. Ładne macie rekordy. 261, 256,5 i 252 metry. Także 252 to jest dla mnie realna odległość. 256,5 też by dało radę, bo ja tam się zbliżyłem też kiedyś do 260 metrów. Dawid Kubacki. Jest bardzo dobre wyjście z progu. Leci lepiej niż Piotrek Żyła. Ale coś tu spadł w drugiej fazie, jeszcze lądowanie na dwie nogi. 237 metrów. Jeżeli są jakieś nowe osoby, to zapraszam oczywiście na Discorda. Mateusz został zawieszony przez moderator. Nie wnikam, nie wnikam, bawcie się. Kamil Stoch, kolejny zawodnik. Łapeczki dla Kamila jeszcze, kto nie dał. I ruszamy. Jest dobry wiatr pod narty. Aj, za wcześnie wyszedł z progu Kamil Stoch, ale to powinien być i tak niezły skok. Zawód konstrukcyjny.
No chciałbym się do jakiegoś rekordu tutaj zbliżyć. Albo chociaż te 155 metrów, jakbym skoczył, to by było fajnie. 255. Nie wiem, czy to jest możliwe. U mnie. No i dobra, lecimy z drugą serią. 10 osób na live, bardzo ładny wynik. Zapraszam, jeżeli ktoś jest nowy na Discorda, no muszę to powtarzać, bo potem pytają, jak się dołącza do Discorda, link w opisie. I Kamil Stoch. O, teraz piękne wyjście z progu, dużo lepsze niż w pierwszej serii. I gdzieś tam za zieloną linię. Poprawnie. RTL Skipringen? Chodzi ci o grę na telefon czy na kompa? Jakaś wojna moderatorów tam normalnie trwa na czacie chyba, ale spoko. Może nagram. Chciałem nagrać skoki narciarskie 2002, ale nigdzie nie mogę znaleźć takiej wersji, która by chodziła dobrze na Windowsie 10. Dawid Kubacki. Ładne wyjście z progu. Leci wysoko Dawid Kubacki. Lądowanie na dwie nogi. No nie wiem, dlaczego oni tak spadają w drugiej fazie. Drugie miejsce mu to daje. Ale niezły wynik. Dwa równe, dobre, powtarzalne skoki. RTL-ski jumping. No mogę nagrać w sumie, bo grałem w to kiedyś. 2007 chyba, no nie? RTL-ski jumping. I Piotrek Żyła ma najlepszy wiatr pod narty ze wszystkich zawodników jak na razie. Chyba trochę spóźnione wyjście z progu, ale leci dosyć wysoko. Też gdzieś tam w okolicach zielonej linii. No myślałem, że będą dalsze skoki na planicy, ale trudno, loty w sumie. Może nagram te RTL-ski jumping kiedyś, bo fajnie mi się w to grało. Też spoko gierka. Szkoda, że już nie robią takich żadnych gier o skokach na kompa, wiecie. 9 Piotrek Żyła, 10 Dawid Kubacki, 13 pechowy Kamil Stoch. Ryoyu Kobayashi wygrywa, Timi Zajs drugi, Filip Aschenwald trzeci. Jeszcze, czekaj, jeszcze skoczni zostało w ogóle. Wiem, że raz no było, no było. Nie wiem. Który jest Dawid Kubacki w generalce? To mnie interesuje. Trzeci, także nadal ma szansę jeszcze awansować nawet na pierwsze miejsce. Byłoby fajnie. O, w jakim dziwnym miejscu mi reklama wyskoczyła. Tutaj jeszcze nie miałem reklamy. Sopot. HS 30 metrów, K 25 metrów. No, przeklinał. Było. Może dlatego ma tyle wyświetleń. Dobra, Piotrek Żyła. Zaczyna. Ładny skok. Chociaż ciężko tu oddać, słaby skok. 32,5 metra to nawet bardzo ładny skok jest. Prowadzenie mu to oczywiście daje na razie. Lądowanie co prawda na dwie nogi, ale nie szkodzi. Co tam się na tym czasie działo? Czekaj. Wyświetl zmienię wiadomości. O, ja tak mogę, to fajnie. Haha, więc ja mogę czytać usunięte wiadomości na moim czacie. Dobra, Dawid Kubacki. Na niego liczymy najbardziej, bo ma szansę na pierwsze miejsce w Przegapiłem próg. Zapomniałem, że to taka mała skocznia jest. 27,5 metra, dobrze, chociaż wylądował.
Ale to zepsułem. 34 metry. Ja nie wiem, jaki mam nawet tutaj rekord. To powinno gdzieś pisać. Ale no. I Kamil Stoch. Kamerzysta na tak małej skoczni. To jest... O kurcze, dobra. Niezłe wyjście z progu Kamila Stocha. Gdzieś tam w okolicach zielonej linii. 32 metry. Nieźle. Ale bez żadnego błysku. Kto tam jeszcze nam został? Piotrek? Nie. To pierwsza seria już. Koniec. O, nie ma lipy. Siemanko. Chyba pierwszy raz tutaj wbiłeś na live'a. Też czasem oglądam odcineczki jakieś. W ogóle dobrą robotę robisz, mega dużo gier masz. Na kanale takich jak... Ja chciałem zrobić. Co tam u ciebie? Bo u mnie spoko. No też spoko. Właśnie zrobię sobie takiego małego poradnego live'ika przed śniadaniem i jadę nad jeziorko potem. Dawid Kubacki. Jaj, zepsuł, widzicie, totalnie. Ale lądowany telemarkiem, także mu to da trochę punktów. Czyli w tych zawodach kiepsko będzie chyba. W sumie u Dawida Kubackiego będzie kiepsko, bo nie dostanie się na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Też mam dość tej reklamy, no. Ale trudno. Kamil Stoch. Wiatr pod narty bardzo dobry. I piękny skok Kamila Stocha. 32,5 metra, także ma tu szansę wygrać te zawody. No mogliby chociaż te reklamy jakieś różnorodne dawać. No i czy Kamil Stoch będzie prowadził? A, jeszcze Piotrek Żyła ma szansę na podium. Nawet na pierwsze miejsce. Ładne wyjście z progu. I to był bardzo daleki skok. 31,5 metra. Dobra, tak szczerze mówiąc myślałem, że był dalszy. Kamil Stoch pierwszy, Piotrek Żyła drugi. Bardzo ładne zawody. No, ja nawet 34 tutaj nie skoczyłem. Także... Szkoda, że Dawid Kubacki tam zepsuł, bo mógłby awansować na pierwsze miejsce. O, nowa reklama. Ciekawe, ile jeszcze skoczni zostało, bo oczywiście tu nie piszę. Dawid Kubacki spadł na piąte miejsce. Niemcy w Lingen HS145, K130. Zobaczmy, jak sobie nasi zawodnicy tutaj poradzą. Jak ktoś nie zostawił łapeczki w górę, to polecam. Albo w bok. Łapki w bok. I dobra, zaczyna Piotrek Żyła. No już za wcześnie się troszkę wybił. I za wcześnie lądował, także. Ale Piotrek Żyła ostatnio w ogóle bez formy. Co to tam tak te komentarze usuwacie? Ja nie wiem. Aż tak straszne rzeczy tam piszą? Dobrze. Kolejny zawodnik to Dawid Kubacki. Może chociaż na podium awansuje w generalce. No dajmy mu szansę. Możecie pisać na czacie, jakie tu macie rekordy w Willingen. I bardzo ładny skok Dawida Kubackiego w okolice zielonej linii.
140,5 metra. To mu chyba da prowadzenie. Tak jest, a Filip Aschenwald skoczył 2 metry dalej. Ale Dawid Kubacki zlądował ładnym telemarkiem i wyprzedza go. Jeszcze Kamil Stoch. Wolałbym, żeby Dawid Kubacki wygrał, ale nie obrazimy się, jak Kamil Stoch też wygra. 153 metry, jak wy tak daleko skaczecie? No, się skupiłem na czacie znowu. I Kamil Stoch. Piękny skok, piękny zepsuty skok. 115,5 metra. To mu daje wysokie 18 miejsce. Będzie miał tu szansę powalczyć o ostatnie miejsce, Kamil Stoch. Ja idę pa. Pa, to miało być pa chyba, a wyszło oa. Chyba, że to skrót od czegoś, oa. Dobra. Dawid Kubacki ma szansę na zwycięstwo. Na farcie, tak jest. No na farcie to on może wygrać. I dobra, Kamil Stoch, zepsuty skok, zaczyna. Wiatr pod narty ma świetny. No i ładne wyjście z progu w końcu. Piękny lot. Gdzieś tam w okolicach punktu HS. 148 metrów, to jest w końcu jakiś konkretny skok. Co prawda daleko od rekordu. A tym bardziej od rekordu na przykład nie ma lipy. 153 metry. I dobrze. Kolejny zawodnik, Piotrek Żyła. 124 metry w poprzedniej serii. Wiatr pod narty ma bardzo dobry, bo wzrasta cały czas. Niezłe wyjście z progu chyba. Przeczytałem to w trakcie lotu telemarkiem lądu i wylądowałem telemarkiem. 147,5 metra. Bardzo ładny skok Piotrka Żyły. Ale my cały czas tu liczymy na Dawida Kubackiego, który ma szansę na podium w klasyfikacji generalnej. Ale przy takich mega dalekich skokach to już nie ląduje telemarkiem. Bo jeszcze można wyciągnąć bez telemarku tam, no, parę metrów. No i dobra, kolejny skok, Dawid Kubacki. Na niego tu właśnie liczymy. Jest chyba niezłe wyjście z progu. Ładnie tutaj nabiera wysokości, ale nie wiem, czy to wystarczy. Jest skok zlądowany telemarkiem. Jest pierwsze miejsce. Jest pierwsze miejsce, ale jeszcze kilku zawodników do końca. Ma nawet sporą przewagę. Jeszcze ma tutaj szansę wygrać. No szybciej, gro. Dobra, trzecie miejsce. Trzecie miejsce nie jest źle. Cieszy się Dawid Kubacki, ale Rioju Kobayashi się cieszy bardziej, bo prowadzi w klasyfikacji generalnej koszulka lidera. Zobaczmy, gdzie on awansował. Na które miejsce? 999, where's the emergency? I don't know where I am. I'm in a clearing in the forest. I didn't recognize anything. Turn left after the bigger. Ej, dobra, nie oglądamy może reklamy. A hajsu mi się nazbierało. O, proszę bardzo. 2020 mi się hajsu nazbierało. Bardzo ładnie. Dawid Kubacki jest trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. A jeszcze chyba są jakieś skocznie. Jest Austria Innsbruck HS130, K120. Jak ktoś nie zostawił łapeczki, to niech tam zostawi. Chyba, że woli w dół, no to też można. Nie, no dobra, nie namawiam swoich widzów do hejtowania. Jeszcze mnie samego. I dobra, Piotrek Żyła zaczyna. Jest bardzo ładny wiatr pod narty. Cały czas idzie w górę. Chyba ładne wyjście z progu Piotrka Żyły.
I piękny skok. Piękny skok. 128 metrów. W ogóle też możecie pisać, jakie tu macie rekordy. Ale na pewno jest tu możliwe, żeby skoczyć dużo, dużo dalej. Coś zaczyna mulić tefański jumping. No szybciej. I Dawid Kubacki. Dajesz, Dawid, jak najdalej. Nie wiem, ile jest skoczni do końca. Jeżeli by były dwie i by na tych dwóch zajął pierwsze miejsce. O, piękne wyjście z progu. O, teraz było ładnie. 133,5 metra. 132-135. No ja teraz 133,5. Ale Timmy Zajc mnie wyprzedził. O ty dziadu. Nie wiem, czemu tak zaczyna mulić ta gra, ale już niedużo skoczni zostało. Kamil Stok, kolejny zawodnik, także bardzo dobry wiatr pod narty. Chyba ładne wyjście z progu. I w okolicach punktu HS poprawny skok. 129 metrów. Czwarte miejsce. 142 metry masz tam rekord? Gruby rekord. Ja coś ostatnio w ogóle nie mogę obczaić odpowiedniego miejsca do wyjścia z progu. I jakoś tak słabo z tymi rekordami. Ale jeszcze może być jakiś, nie wiadomo. Dawid Kubacki piąty, Kamil Stoch siódmy. Druga seria, tak? No tu skaczą po 132 metry, widzę. O, 133. No, 135 metrów musiałbym minimum skakać, żeby tutaj pomyśleć o jakiejś wygranej w tych zawodach. Piotrek Żyła. O, jest bardzo ładne wyjście z progu Piotrka Żyły. Jest w okolicach niebieskiej linii oznaczającej rekord. 133 metry, ładny skok. Pierwsze miejsce. Jak na razie. Kamil Stoch teraz też ma szansę. Nie, no dobra, nie ma szansy chyba na wygraną. Bym musiał naprawdę skoczyć chyba 140 metrów albo coś takiego. Niezłe wyjście z progu. I bardzo ładny skok, lądowany telemarkiem. Nie leciał tu na żaden rekord skoczni. Pierwsze miejsce mu to daje. Chyba ma szansę na podium. Chyba tak, chyba ma szansę na podium. Ale już za chwilę Dawid Kubacki. Na jego skok liczymy najbardziej, bo ma szansę awansować w klasyfikacji generalnej. No niestety, spóźnione wyjście z progu Dawida Kubackiego i skok 118 metrów tylko. PK, co do mnie chciałeś? Nic. Do czego mi gitarę zawracasz? Jakieś tam wojny na czacie chyba trwają. Moderatorzy to ja nie wiem, co się z nimi stało. Są? Są moderatorzy? Kamil Stoch piąty, no nie jest źle. Ryoyu Kobayashi, no nikt go już tu chyba nie wyprzedzi. W klasyfikacji generalnej jest pierwszy. Znowu nam tak fajnie szło na początku, a potem coś się zaczęło zdziać złego z wybiciem. Można moda? Można, ale to jakoś po live'ie. Albo wieczorkiem będę rozdawał jakieś mody znowu. Na Discordzie musisz być. O, koniec tego turnieju. Ryoyu Kobayashi wygrywa.
Dobra, jeszcze, nie wiem, z 10 minut live'a, może, i kończymy to. Chyba. Co tam się dzieje na Discordzie? Wchodzimy? Dobrze. Przecież jest... No to... To możesz. nie kojarzę tych ników w ogóle. Na Discordzie macie inne, na YouTubie macie inne też. No tutaj ludzie ogólnie na czacie spamują filmikami. A filmiki powinny być... No ja tutaj dałem już jeden do live'ów. Jeżeli jakieś filmiki macie, to raczej swoje filmiki możecie wrzucać do reklamy. Swoje filmiki możecie wrzucać na swoje kanały tutaj. Mogę komuś zrobić, jak ktoś będzie chciał też taki kanał. Jak ma kanał na YouTubie. No i co? No na czacie to tak raczej bym wolał, żeby pisali ludzie. Na przykład tutaj tak jak ktoś wysłał swój filmik, no to lepiej, żeby on go dał do reklamy. Dobra, jeszcze sobie wejdziemy na chwilę na fański jumping. Możecie tam pospamować na Discordzie coś, to za chwilę jeszcze wejdę zobaczyć. Zrobię sobie jakiś szybki trening na planicy. O, widzicie, ja mam tu rekord 260,5 metra. Całkiem ładny rekord. Nie wiem, moi moderatorzy się chyba nawzajem pobanowali, czy co? Nie ma nikogo. Dobra. Zaczynamy sobie jeszcze mały trening, jakiś 5-minutowy i będziemy kończyć live'a. Za nisko. A przynajmniej mogę sobie potestować teraz, wiecie, jak tutaj się dobrze wybić. Fujski jumping, fatalski jump. Świetne niki. Dobra, muszę obczaić to dobre miejsce do wybicia. No, nie wiem. Mi się wydawało, że teraz się bardzo dobrze wybiłem w odpowiednim momencie. Ale ciał nisko. Także tu jest coś podejrzane. Z tą grą. Może jak się gra za długo, to już wariuje. O, teraz ładne wyjście z progu. Tak właśnie to powinno wyglądać. Gdzieś za HS. Nie usuwajcie tyle komentarzy, bo nie ma takiego syfu na czacie. Toksyczna społeczność, fański jumping. Toxic. Robloxa sobie ściągnąłem już wczoraj chwilę. Pograłem, ale no tak dziwnie mi się to gra. Nie ogarniam trochę tego. Leci Kamil Stoch. To nie jest jeszcze to. Dobra, o 11:30 kończymy live'a, jakby co. Jak coś jeszcze chcecie, żebym tutaj zrobił? O, spóźnione wyjście teraz. Fański jumping, czy wszedł na Discorda, czy coś, no to mówcie. 5 minut live'a. Ciekawe, ile on w ogóle trwał. Nie wiem, potem sobie zobaczę. No, za wcześnie teraz. Ale i tak do punktu konstrukcyjnego doleciał. Tak sobie próbuję obczaić, w którym miejscu się dobrze wybić, jak na razie.
Fine ski jumping to super gra. O, właśnie o takie wyjście z progu chodzi. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale teraz ładnie. Ile to było? 255,5 metra, bardzo ładnie. Jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił łapeczki w górę, niech zostawi, bo zaraz skończymy live'a. Na sam koniec może. Zostawcie łapeczkę dla Kamila Stocha, może teraz pobije rekord świata, bo ma dobry wiatr. Jeszcze czekam, aż będzie lepszy, ale dobra, chyba nie będzie lepszego. Niezły wyjście z progu, ale to na pewno nie na rekord jest. Telemarkiem ładnie wylądowany skok. Och, reklama. Nie chcę reklamy. O, poczekamy jeszcze na wiatr, bo będzie chyba bardzo dobry. Dobra, Kamil, jak nie zepsujesz wyjścia z progu, to jest szansa na bardzo daleki skok. Nie zepsuł wyjścia z progu. No, co prawda nie na rekord, ale poza HS bardzo ładny skok. 248 metrów. Jeszcze kilka skoków treningowych sobie oddam. Teraz już słabszy wiatr. I trochę spóźnione wyjście z progu. No za słaby ten wiatr na bicie rekordów jest. Na pewno. Ładne wyjście z progu. Tak właśnie ma wychodzić z progu Kamil Stoch. Za punkt HS. No troszkę jeszcze spadł w drugiej fazie. Ale jest ok. Dobra, dwa ostatnie skoki na planicy. I powoli będziemy kończyć. Zapraszam wszystkich do subskrybowania, do zostawiania łapeczek, do wbijania na Discorda, link w opisie. I teraz słabo. ...209,5 metra i ostatni skok. Czy będzie udany? Niezbyt dobry wiatr. Ale ładne wybicie. Dosyć wysoko leci Kamil. I ładnie, ładnie. Ostatni skok dosyć ładny. 235 metrów. Także powoli kończymy tego live'a. Coś zepsułem. Tak to miało być. Zapraszam wszystkich do... Jeszcze raz. Na koniec zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału, do wbijania na Discorda, bo link będzie w opisie. A zostawię zapis tego live'a. I co jeszcze? I łapeczki w górę dawajcie dla zasięgów. Co z tym Robloxem? Mówiłem wcześniej, musiałeś nie słyszeć. Dobra. Kończymy live'a. Dzięki za oglądanie i do następnych odcinków, do następnych live'ów i do następnych Discordów. Nie wiem. Dobra, siemanko, dzięki.